Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji zajmiemy się optymalizacją Dead by Daylight na 2023 rok. Oglądajcie. Na samym początku chciałbym zachęcić Was do optymalizacji systemu, ponieważ optymalizacja systemu jest równie ważna jak optymalizacja gry, jak nie nawet ważniejsza, ponieważ w tej optymalizacji systemu macie zawarte tak naprawdę wszystkie rzeczy potrzebne do płynniejszego działania Waszego komputera. A teraz przejdźmy do optymalizacji samej gry. Na samym początku oczywiście macie link do Discorda w opisie i tam macie bezpośredni link tutaj na kanale pliki bezpośredni link do pobrania paczki Optymalizacja DBD i oczywiście, że tylko Discorda nie posiadacie, to możecie wejść bezpośrednio na stronę pliki.schoolmedia.pl i tu macie optymalizację Dead By Daylight na 2023 rok. Pobieracie to i poparajmy będzie mi taki oto zip. Ten zip należy oczywiście wypakować, Robicie to za pomocą funkcji i wszystkie, bądź też przez Seven zipa, czy też winrara. Po wypakowaniu wchodzimy sobie w folder, wchodzimy sobie w priorytet, klikamy dwa razy na wysoki. Tak, tak, ok. Zostawmy się do optymalizacji dbd, wchodzimy sobie w config, wchodzimy sobie w plik gtxt, kopiujemy tą ścieżkę, która znajduje się w tym pliku, wchodzimy w lupkę, ctrl-v, enter, zamykamy sobie teraz tego txtka, folder otwieramy sobie z lewej strony, a z prawej strony sobie otwieramy folder zalecany, gdzie my kopiujemy sobie te trzy pliki, ctrl-c, wklejamy sobie je do lewej strony, ctrl-v i zamieniamy pliki w miejscu docelowym. Ten folder możemy sobie zamknąć i cofamy się do optymalizacji DBD. Wchodzimy sobie w Nvidia Inspector. Wypakowujemy sobie Nvidia Profile Inspector, wypakuj do. Wchodzimy sobie w to, wchodzimy sobie w tego Exeka. To oczywiście wykonujemy kartę graficznych Nvidia. Jeżeli masz inną kartę niż Nvidia, to oczywiście w odcinku, który jest przypięty w folderze Nvidia Profile Inspector. Tam jest wyjaśnione w jaki sposób zrobić to na AMD czy też na Intelu. Więc jeżeli masz inną kartę, no to nie próbuj robić tego, tylko po prostu przejdź do tego odcinka i zobacz, jak to tam działa. Tutaj szukamy sobie Dead by Daylight. Wchodzimy sobie teraz w Transparentny Super Sampling na AA Mod, Replay Mod ALL i na LodiBajaciu ustawiamy sobie wartość na lekkim plusie, na przykład plus 3750 i to leciutko nam grafikę pogorszy, dzięki czemu też oczywiście karta graficzna nie będzie obciążona, więc w ten sposób to działa. Zaczynamy się do optymalizacji TBD 2023, opcję uruchomienia, kopiujemy sobie tę ścieżkę, kopiujemy sobie to, co znajduje się w tym pliku, wchodzimy sobie teraz w bibliotekę DBD właściwości. Klikamy sobie teraz tę opcję uruchamiania, wyłączamy sobie teraz użyj pluptytowek, gdzie są wiersze aktywne, i jeżeli nie korzystamy z kontrolera, ten kontroler również możemy sobie wyłączyć. Chodzimy sobie teraz w pliki lokalne, przeglądaj. Tutaj mamy teraz Dead by Daylight exact. Klikamy prawym przyciskiem myszy właściwości, zgodność, Wyłącz optymalizację podnaczkowane, zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości dpi, zastąp do aplikacji ok, zastosuj ok. Kopiujemy ścieżkę, która znajduje się u góry, Ctrl C, zamykamy sobie ten folder, chodzimy sobie w lupkę ustawienia grafiki, wchodzimy w to. Przeglądaj, wklejamy sobie w tą ścieżkę, tą na ścieżkę, którą skopiowaliśmy. Dead by Daylight, dodaj opcję wysoka wydajność, zapisz. To możemy sobie zamknąć i uruchommy sobie grę. Sprawdźmy, ile będzie teraz FPS-ów. Dobra, wejdźmy w ten samouczek, sprawdźmy w samouczku, bo ja nie wiem kompletnie, o co wchodzi w tej grze i nie chcę e, czasem tutaj save'a popsuć. Czyli co tu, jak to się zwie, i tu sobie zobaczymy, ile tych FPS-ów jest. FPS-ów jest 60, ponieważ są one zablokowane. Ok. Więc wszystko działa jak należy, niemniej jednak my sobie te FPS-y odblokujemy, żeby tych FPS-ów było oczywiście więcej, bo 60 FPS-ów, no to myślę, że na konsolę w sam raz, ale jeżeli chodzi o kompa, to raczej chciałbym tych FPS-ów więcej, więc wychodzimy z gierki, odblokowujemy sobie te FPS-y i wracam do Was za chwileczkę. Oczywiście dowiecie się w jaki sposób też te fps y blokować. Więc my tak naprawdę wracamy sobie do folderu Windows Client i tu mamy teraz Game User Settings i mamy tu taką opcję jak Frame Rate Limit. On jest oczywiście ustawiony w moim konfigu na 0, ponieważ powinno to odblokować FPS-y, ale nie jest on zapisany tylko do odczytu. Więc e, tak naprawdę wystarczy zmienić go na tylko do odczytu, bądź po prostu ustawić sobie jakąś liczbę i wtedy zmienić sobie tylko do odczytu. Ja sobie tą liczbę jakąś tutaj ustawię, żeby jednak ta liczba w jakimś stopniu była, na przykład, nie wiem, żeby to było 360, bo załóżmy, że chcemy 360 nie więcej FPS-ów. i oczywiście, vising też wyłączone, aby w ten sposób się mogło dziać. No i game user settings właściwości tylko do odczytu, OK, i odpalamy sobie gierkę. No i powróciliśmy do gierki z fps oma odblokowanymi. I tutaj tak będzie 120, pewnie w tym menu. Zobaczymy, jak będzie w gierce, bo to Tutaj też różnie bywa. No cel odcinka za 390, ale FPS-ów powinien być 120 jak obstawiam, bo silnik jest tak skonstruowany, żeby tych FPS-ów nie zwiększać za dużo. No i mamy 200, 120 FPS-ów stałe. I powiem wam szczerze, że nie wiem co się stało i faktycznie tych FPS-ów maksymalnie jestem w stanie wyciągnąć 120. Coś zmieni w silniku, co nie pozwala na przejście tego limitu, ponieważ tu pojawiały się jakieś dziwne bagi, więc 120 fps maksymalnie, więcej tych fps sobie tutaj nie ustawimy. Niestety tak już w tej gierce będzie i faktycznie frame limit na 0 nic nie zmienia, więc tutaj jak ustawić 390 czy jakąś wartość w secie, to i tak będzie tych FPS-ów 120, więc po prostu 120 to jest maksimum i taki też. W... Limit FPSów będzie w pliku w momencie, kiedy wy go będziecie sobie ściągali i do tego się nie zdziwcie, jak to będzie mieć 120, bo po prostu w ten sposób działa to i działać musi. Niemniej jednak w tym odcinku to byłoby Na tyle mam nadzieję, że do odcinek Wam się że tak, za łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem po dali, kolejnych materiałów. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.